800 monomonetek to są... Dajcie mnie z powrotem, ja chcę mieć znowu gołe niebo nad głową. Zapomnij nawet o nie tym. Myśl. Impossible. Mówisz jakbym mu puścił nikiel czy coś. Huh. No, żart! A dobra, nieważne. Jakbym puścił 5-centówkę. W każdym razie przerazłam całe to piętro, żeby sprawdzić te wszystkie metalowe Windowsy i żaden nawet nie tygnął. No, żaden nie ma aktywnego klucza. So in the end. Może próbowałaś może uruchomić to w trybie awaryjnym? Czyli wydostanie się przez drugie piętro jest również niemożliwe. Tak jak się bało. Też taki po mnie niestety. Dara, daj, grubasie. Mamy nawet pokój sztuki na trzecim piętrze i wszystko i wszystkie rodzaje narzędzi. Teraz w końcu będę zdolny, żeby tworzyć moje ulubione postacie z anime! Chcesz zostać rzeźbiarzem? Aha, dobra. Właśnie, anime. Przypomniało mi się. Znalazłem coś, kiedy się rozglądałem. Perhaps. Aparat? Cyfrowy? No? Na to wygląda. I dalej działa? Wydaje się, że tak. No dobra, to zobaczmy. What the heck? Co jest, kurwa? To wygląda jak zabawka dla dzieci. Wygląda na to, że... Nie wiem, to może chyba powiesić 5 zdjęć czy coś, to nawet nie ma żadnego zegara. Zegarka czy... W zasadzie to daje pewne pytanie. Jaki rodzaju to jest bohater anime? Dziwne. Znaczy, to jest coś w rodzaju bohatera anime. Boże, to nie jest dziwne! To jest Princess Pigeon z Demon Angel Pretty Poggy Princess! A, to tak się nazywa ten, dobra. O, poznajesz to Hifumi? Oczywiście, że to poznaję! To naprawdę rzadki... Czekaj. Rzadka nagroda, którą można było wygrać w bingo. Na konwencie anime. Na Pyrkonie. Masz w ogóle pojęcie, jak dużo zapłaciłem gościowi, żeby to dostać w moje łapki? To mój aparat! Co? Gdzie go znalazłeś? Torium. Na górze. To moja najbardziej wartościowa nagroda. Przyniosłem ją tutaj i straciłem pierwszego dnia razem z moim telefonem. Let's see. Dlaczego miałby się znaleźć w laboratorium Dextera? Ale spójrzcie. Zostało zepsute. Znaczy, czy co? Nie, co? Drugie zdanie, Drakonie? Chyba ktoś... A ktoś tam chyba mieszał chyba. A, jakby ktoś kupił po prostu... Wygląda jakby to była podróba. Cóż, to jest... Halo? Czyli to jest... This is unforgivable. Nie jest w dobrej kondycji, nie potrzebuję tego więcej. Halo, Drak. Dobra, sorry. No. Ale przed chwilą mówiłeś, jak wiele to dla ciebie znaczy, nie? Możesz sobie to zatrzymać. Mogę ja to sobie zatrzymać, w sensie ona. Mogę sobie to wziąć? Możliwe, że znajdę dla niego użytek. Jeżeli... Czaj.
Jeżeli chciałbyś mi go pożyczyć, proszę, pozwalam prosić. No nie wiem, czy ktoś z nas chciałby robić sobie zdjęcie, czy coś. Ta, prawda. Wszyscy wiemy, że wszyscy są chini robić zdjęcia. Kiedy śpi? Okej, okay, usłyszałem wystarczająco od każdego. Teraz moja kolej. Czy mogę wam coś powiedzieć? Znalazłem coś, co mnie zastanawia. What? O co chodzi? Znalazłem jakieś dziwne zdjęcie w składziku. Najwidoczniej Monokuma to tam przy... Tylko Monokuma je zabrał. A, Monokuma je zabrał. Dziwne zdjęcie, w sensie jakieś różne? No, na tym to było zdjęcie Asahiny, jak spała. Nic z tych rzeczy, to po prostu... To było zdjęcie Leona, Mondo i Chihiro, którzy byli tam razem. Why? Co? Ta trójka? A każdy z tych trzech śmiał się. Oh. więc oni byli tam razem w trójkę i się śmieli. Kto mógł coś takiego... Kiedy to mogło... Kto mógł to strzelić? Znaczy nie, kiedy? Kiedy mogło zostać strzelone? Kiedy? Jest coś... I jeszcze jedna rzecz. I na zdjęciu nie było żadnych metalowych Windowsów. Well then. Czyli to zdjęcie nie zostało tu zrobione. Let's see. Ale nie przypominam sobie, że... Nie przypominam sobie, żebyśmy się zdali przed przybyciem do szkoły. Prawdopodobnie wydawało ci się. Monokuma mógł wyczarować to z dupy. Że czarna na ciebie. Nie, serio, widziałem to, poważnie. No ale jeśli zostało zrobione zanim to zrobiliśmy, albo po tym jak tutaj się pojawiliśmy. To znaczy, że naprawdę, to znaczy, że cały czas to żyją, opuścili szkołę i zrobili sobie to zdjęcie. To niemożliwe mimo wszystko. Widzieliśmy to na własne oczy. Oni wszyscy nie żyją. Zamordowani albo albo wykonana na nich egzekucja. Nie byli jedyni. No. Monokuma zabił Junko. A potem... A jeszcze Sayaka. To też nie była iluzja. To była prawda. Jestem tego pewien. Oni wszyscy zginęli. Nie ma szans, żeby któryś z nich było jeszcze żywe. Więc musimy wykminić, o co chodzi z tym zdjęciem. Monokuma pewnie chciał cię sfabrykował je. No. Nie widzę żadnej innej możliwości. Sfabrykował? Czy to na pewno o to chodzi? Dobra, skup się, nie pozwól, żeby Monokuma cię rozpraszał. Użyj mocy, ziom. Racja, ale co ważniejsze, jest inny temat, który mnie zastanawia. Moglibyśmy go przedyskutować. Dobra, to zagadaj. O co jej chodzi? Seret. Jest coś, co mnie martwi i co... No właśnie, to są teksty, to dawaj reaction. Co cię tak zastanawia, Celest? Że nie ma tu Starbucksa. Actually. Coś to odnośnie Chiny. Ja? Mówiła, że cię brzuch bolał, czyż nie? Ale ja nie kupuję tego. Co się naprawdę wydarzyło? Dobra. Drakonie od... To oczywiście zależy od osoby, ale kiedy ktoś kłamie, to zawsze w jakiś sposób to okazuje. W sensie, że po prostu jak ktoś kłamie, to ma jakieś charakterystyczne odruchy, chyba o to chodzi. Gra w pokera. To się nazywa odruchy. Coś, co chce, czego nie możesz ukryć, nieważne jakbyś się starał. Gra w pokera, zna się na tym. Na przykład niektórzy mają coś takiego, że jeżeli oni kłamią, to zaczynają mrugać tak bardziej intensywnie.
Pokażeście się na tym znają, dlatego na przykład noszę te okulary, nie? No. Bo w kopturach są. No ale u mnie to nie ma znaczenia, bo ja i tak mrugam intensywnie, bo mam suchote oko. Kiedykolwiek Hina kłamie, jej dziurki czubek od nosa... Czubek jej nosa robi się trochę dłuższy. Dobra. Ty tak to serio? No, w zasadzie nie. Ale twoja reakcja tylko potwierdza, że kłamałaś. To nie jest fair. Jeżeli zamierzasz kłamać, staraj się to robić przekonująco. Hina, bądź szczera, kłamałeś z tym bólem brzucha? Tak. I see. Dlaczego? Czemu nam o tym? Czemu kłamałeś? Czujesz się winna odnośnie czegoś? Nie, to nie o to chodzi. Oj, wkurzyła się. Znaczy, bo no miałem jeden powód. Powód? Dobra, mów. Robi się ciekawie. Szczerze, no, nie miałem bólu brzucha. No to już wiemy. Po prostu, bo gdyby przyszła i powiedziała prawdę, to na pewno byście mi nie uwierzyli. Prawdę? Truf? Właściwie Hiro pasuje bardziej na trufa tutaj, nie? No, on ma taki, on jest taki bardziej, no. Stary, ranisz moje pierdolone uczucia. Dobra, przepraszam, drakonie, że ranię twoje pierdolone uczucia, ale ty... Dobra, tłumaczę. Dobra, no. Widziałam to. Co widziałaś? Ducha. Duch? Masz na myśli ducha? Hej. Jest jakiś inny duch? Co się... Ale... Przecież duchy... Kurwa. Widzicie? Wiecie, że mi nie uwierzycie. To nie tak, że ci nie wierzymy, ale... Ja ci wierzę. Nieważne co inni powiedzą, ja będę ci mówić, ja uwierzę ci we wszystko, co powiesz, bez znaczenia co to będzie. Więc możesz nam powiedzieć, co dokładnie się stało? Skoro naprawdę tak mówisz, Sakura? No dobrze, powiem. Czy to zdarzyło się zeszłej nocy? Yeah. Byłam w łóżku i nie mogłam... Przyżyjmy się lepiej. Strzelę sobie po prostu... Dobra. Czekaj. Który... Dobra, print screen nie działa. Dobra. Cały czas myślałem o tym, co się wydarzyło i... Przez to byłam jeszcze bardziej zdenerwowana. I próbowałem się jakoś uspokoić i poszukać jakichś pączków. Znowu pączki? I zignorowałaś zasadę odnośnie najtajmu. Przepraszam, naprawdę mi przykro. W każdym razie, spokojnie, kontynuuj. No dobra, opuściłam pokój i poszłam do magazynu. Ale wtedy słyszałam jakiś dziwny dźwięk. I dobiegały z łaźni. No i poszłam tam to sprawdzić. Jedna z szafek była prawie częściowo otwarta, więc zerknąłem do środka. I widziałem jakiś ludzki kształt, który... Ty w ogóle... Otoczony przez taką zieloną poświatę. W ogóle coś zauważyłem. Zauważyłeś, że Hina tylko po to, żeby udać się na zewnątrz... fryzurę sobie ogarnęła? Co nie? To jest takie dziwne, po co? No. Bo jeszcze ktoś ją zobaczy i co wtedy? Tak. Znaczy, ja mam wrażenie, że ona to białe, co ma ten pod kurtką, to ona... Dobra, nieważne. Nie ma wątpliwości, co to było. To był Chihiro. Nie, bo...
Trochę mi się kudłaty przypomina ze Skubiegłego w tym momencie. W najzwyczajniejszym świecie to niemożliwe. Musiałaś się mylić. W większości wypadków te wszystkie paranormalne zdarzenia to po prostu zostało, są wyssane z palca. Well then. Dobra, jedyne co możemy zrobić to po prostu sami się o tym przekonać, prawda? Okej, okay, lecimy. Po prostu chodźmy do łaźni i zobaczmy co tam Chyna znalazła. Łatwiej, żeby tam było. Co za strata czasu. No, coś. Może, ale no nic się nam nie stanie przecież jak to zrobimy. Jak nic nie znajdziemy, no to trudno. Ty serio chcecie zobaczyć ducha? I wy myślicie, że to dobry pomysł, a może na nas klatwę nałożyć i... Jakby to na coś przeszkodziło. Jak chcesz, możesz tu zostać. Nie chcę zostać sam, weźcie mnie ze sobą. Urodzony przywódca, czyż nie? Hej. No? A ty co masz zamiar zrobić, Serest? There is nothing to be done. Zgaduję, że nie mam wyboru. A co ty na to, panie... A co ty na to, Herr Ishimaru? Masz zamiar tutaj poczekać? Chyba tak. Sądzę, że to chyba znaczy tak. To było tam. Widziałam właśnie to tutaj w przebieralni. Zaczynam mieć gęsią skórkę. Dawaj, Cthulhu Fandan. Cicho, bo coś nie się naprawdę pojawi. A, ktoś tu czyta Lovecrafta, ciekawe. No, gdzie widziałeś tego ducha, Hiro? Widziałam... Usłyszałem dźwięki i otworzyłam... Szafkę. I widziałem jakąś jasny ten. Zaraz czy Hiro? No. Dobra, to zobaczmy. To są szafki. Dobra. Coś tam jest. Tam jest. E? W środku szafki jest laptop. Laptop? Co takie coś tutaj robi? Już to gdzieś widziałem. Racja. Widzieliśmy go wcześniej w bibliotece. Wygląda jak laptop. Laptop jest całkiem stary, to na pewno Lenovo. Jest pokryty kuwem. Czyżby... Jest zepsuty, tak to na pewno Lenovo. Próbowałem go uruchomić, ale nic się nie stało. Czyżby... Zepsuty, tak? No, kiepsko. Czekaj, ale czy to znaczy, że... Ale czy to znaczy, że... Co? Serwis Lenovo... Naprawił laptopa? Nie, to już nie uwierzę. Nie, to musiał być duch, na pewno, nie. Ale jak ten laptop z biblioteki się tu znalazł? To na pewno biakuje, ten stary kurwa coś kombinuje. Pewnie na sleep modzie był i... Ale wygląda na to, że na pewno jest włączony. Ale czy nie wydawał nam się zepsuty? Ale myślę, że jest zepsuty. Nie dziwię się, jeśli ci Hiro go naprawiła. W końcu była epicką programistką. Kurwa mać. Jak ja tego nienawidzę... Programistą, sorry. Nienawidzę jak tego, jak ktoś mówi: a, jesteś programistą, super, napraw mi komputer, do kurwa. No kurwa, no. Co ważniejsze, Chyna widziała, mówiła, że widziała jakąś zieloną poświatę, tak? Możliwe, że to po prostu światło z monitora było tym duchem. Jestem zaskoczona, że jesteś zdolna ubierać się sama z każdego poranka. Aha! O, koleś... A ty się nie jaraj tak. A, dobra, weź to już przetłumacz. Nie, dobra, nie czaję. Dobra. A, pewnie jakaś lesbijska akcja, jebać to. Cieszę się, że nie muszę tego robić. No nie spodziewałem się, że znajdę jakiś cholerny laptop w tej cholernej szafce, okej? Okay? Hey, come on.
No dobra, no spoko, bo każdemu się może zdarzyć, wyluzuj, zajeraj tego. Jesteśmy w saunie, możesz się, jesteśmy tutaj naturales, takie bardziej, także ściągaj ciuchy. Dobra. No. Tak szczerze, to kiedyś myślałem, wydawało mi się, że widziałem jakiegoś szarego obcego, ale się okazało, że to jest Kianka. Nie porównaj tego, nie porównaj w ogóle tego z tymi, z tymi swoimi głupimi wymysłami. Ej, daj spokój. Ja tylko próbuję ci. Ja tylko próbuję ci poprawić humor. A gdybym ja się. Teraz złapał doło takiego na zawsze? Ale słuchaj, czy to nie jest. Ale słuchajcie, czy to nie jest. Wydaje się dziwne? Co ten laptop tu robi? Może ktoś go tu ukrył. No dobra, ale w takim wypadku dosyć łatwo, szybko byśmy go znaleźli. No ale jeśli ktoś go tutaj umieścił, te oczy pożerają duszę. Ktokolwiek tutaj go umieścił, nie wydaje mi się, że chciałby go ukryć przed nami. Co masz na myśli? Nie zauważyłeś? Jest jedna różnica między tym pokojem a innymi. Różnica? Nie ma kamer. Yes, it's me. Dokładnie. Tutaj nie ma żadnej kamery, co oznacza, że to jest jedyne miejsce, gdzie nasz geniusz broni jest ślepy. Więc mówisz, że ktoś umieścił tutaj laptopa, żeby nasz wielki mózg operacji o nim nie miał pojęcia? It's true. A to co widziała Hina, to nie był po prostu rozbłysk w komputerze. Była figura Chihiro błyszcząca jasnym zielonym światłem. Myślę, że będzie dobrze, jeśli przyjrzymy się dokładniej temu laptopowi. Mówisz, masz. Tak jak powiedziała Kyoko, wyświetlacz nie jest włączony, ale laptop definitywnie ma jeszcze baterię. So then. Dobra, musimy przede wszystkim go uruchomić. Racja. Zacząłem napierdalać się losowo w guziki na klawiaturze. I wtedy wyświetlacz zaczął się palić na zielono. Były przeróżne ikonki na laptopie. Ta ikonka tam, pierwsza z lewej. Co jest? To jest alter ego? Alter ego znaczy innego siebie, jak zgaduję. To taka dziedzina sztucznej inteligencji, która jest powszechna do przytworzenia różnych aspektów osobowości. To możesz umieścić tam na przykład nazwę długopis. Makoto. Pseudonim literacki. O. Może mogę się temu przyjrzeć, Makoto? Jasna moja spodziewka. Po czym Kyoko stanęła pomiędzy mną a komputerem. No dobra, po prostu majtnęła odpaliła tego alterego. No. I podwójnie kliknęło. Nieźle. I ekran stał się ciemny, a potem głos przemówił. Mistrzu, jesteś tu. Dobra, zgłosiłeś się na ochotnika, to teraz to masz. Dobra, czyli gadam za ci, tak? Tak. Twarz Chihiro nagle się pojawiła, zajmując cały ekran. Oh, no! No! Ratunku, Budda, dziesiątko, Jezus, ratujcie mnie! Calm down. Spokój się, to nie jest duch. Co? Jak ktoś oglądał Ziomowego Żołnierza Kapitana Amerykę, to wie, o co chodzi. Aha. Jestem pewien, że może... Jeśli porozmawiamy z tym czymś, to się zorientujemy. Kyoko zaczęła nakurwiać na klawiaturze. Ktoś wybitnie pożyczył to od Ziomowego Żołnierza. Chociaż premiera miała chyba 2 lata wcześniej miejsce. No dobra, Kyoko zaczęła nakurwiać w klawisze klawiatury. Czym jesteś? A potem... Witajcie, miło mi cię poznać. Jestem Fujisaki Chihiro. O,
taka trochę lżejsza wersja tego, co tam Zola wymyśli. Zawsze się trochę wstydzę, się zawsze się trochę wstydzę, kiedy się witam. Ten głos, i ton, i to wszystko. Chihiro. I knew it. Alter ego. Słyszałem coś takiego. Słyszałem kiedyś o tych programach sztucznej inteligencji, ale nigdy nie widziałem żadnego z nich. AI program? That's right. Dlatego pewnie Chihiro ma swój tytuł epickiego programisty, przepraszam. Już ustaliliśmy to, że nie ma czegoś takiego jako epicka programistka, proszę cię, nie iść z tego. Dobra, wiem. AI żyją w komputerze i poprzez powtarzanie różnych zadań zbierają wiedzę i rozwijają się w ten sposób. Znaczy, domyślam się, że Chihiro używa po prostu jakiegoś prostego perceptronu, żeby go nauczyć właśnie. Żeby go w jakiś sposób nauczyć. No, jest tak jeden. Skoro już o tym mówimy, to jest coś takiego jak perceptum Rozemblanta na przykład, który to jest. To jest nic innego jak algorytm, który uczy się, w jaki sposób klasyfikować dane, więc właśnie sztuczna inteligencja działa w taki sposób, że na podstawie danych, jakie przyjmowane są z zewnątrz, on uczy się jakby jak reagować na te dane i dlatego to jest nazywane taką sztuczną inteligencją, że to daje nam taką jakby iluzję, że program myśli, a tak naprawdę sztuczna inteligencja opiera się na działaniach na podstawie sieci danych. Sieci neuronowe? Tak działają sieci neuronowe. Jeżeli masz program, Google masz, na przykład ma taką sieć neuronową, że wysyłasz mu powiedzmy 20 różnych obrazków z różnymi kwiatkami na zdjęciu i jak wpisujesz kwiatek, to on ci potem na podstawie tych danych, które wcześniej przyjął, szuka w internecie zdjęcia, na których są kwiatki. I to nie działa tak jak Google normalny, że po prostu on szuka słów kluczowych w artykułach różnych i wtedy grafiki wyświetla, tylko on po prostu jakby skanuje sobie te zdjęcia i szuka jakby wzorów, które przypominają kwiatki. Tylko nie polecam za bardzo kazać mu szukać grzybów, bo może się pomylić i zamiast zdjęcia grzybów dostaniemy... penisy. Czekaj. W sensie, czekaj. Że było to przełomem, jeśli chodzi o projektowanie sztucznych inteligencji, chyba, że o to chodzi. A, że ona była przełomem. Znaczy, jak przetłumaczyłeś ten support vector machine? A, perceptron. Perceptron? Znaczy, po prostu, że chodzi o perceptrony. Ale a, nie, dobra, to dobra. Perceptrony, sieci neuronowe? It's true. Mówiąc w skrócie, to jest po prostu sposób nauki, to jest w taki sposób komputery potrafią, mogą się uczyć. No, czyli to, co wytłumaczyłem chyba. No. Chciałbym dowiedzieć się więcej. Jeśli chcemy się dowiedzieć więcej. To jest po prostu to wygooglaj. Po prostu to wygooglaj, okej? Okay? Dobra, potem cię wygooglaj. Oj, nie chcesz wygiglać Hifubiego, nie chcesz. Mówiłem do Kyoko. A to już inny temat. Ale jeśli AI by się rozwijało coraz bardziej, mogłoby się stać... mogłoby w stanie pomagać ludziom. To innymi w sensie AI mogłoby w pewnym momencie zastąpić ludzi. I to właśnie dlatego nazywany jest alter ego. Dobry wybór, muszę przyznać. To może tworzyć wspomnienia, myśli i dorastać. Się rozwijać. I rozwijać się może. Ten proces nie różni się niczym od tego, jak działa człowiek. Jeżeli podkręcił swoje własne AI w taki sposób, mógłby stworzyć perfekcyjny zmysł, że to jest twoje alter ego. I see. Druga,
druga perfekcyjna osobowość, która nigdy się nie zestarzeje. To właśnie stworzyła Chihiro. Stworzył. Kurwa. To jest alter ego. Kyoko, jak dużo wiesz na ten temat? Skąd wiesz tyle? A skąd wiesz tyle? Bo się dowiemy. Wygiglała to. No. W każdym razie... Wygiglała w każdym razie, więc naprawił zepsutego laptopa i umieścił w nim swój program. To się do tego sprowadza, ta? Kurwa, tłumaczyłem tyle razy, że... prośba do programisty, żeby naprawił ci komputer, to tak jakbyś prosił wokalisty, żeby naprawił ci kurwa radio. Mikrofon. Potem przeniosła tą maszynę do przebieralni, żeby mózg operacji nie był zdolny zobaczyć tego.